Kolejny odcinek z góry. I escape the backroom. Bez pewnego gadania. Jedziemy z tematem. Tym razem uciekamy z więzienia. Jak Prison Break. Czy to nam się uda? Absolutnie nie mam pojęcia. Aktualnie idziemy przed siebie. Zobaczymy, co nam los tym razem przygotował. Zamknięte drzwi. No kto by się spodziewał? Możliwe, że tutaj będzie nas gonił porucznik, klawisz, kto wie, tam. Jakiś wścieknięty. Ten przełącznik niestety zardzewiał i nie działa. Tak zwany schowek. Kolejna wskazówka. Kolejny przełącznik. Kolejna butla. Niebezpieczeństwo. Zielona lampka nam się zapaliła. Dzisiaj skupiamy się na rozwiązywaniu zagadek. Ten niegdyś komputer kwantowy dzisiaj stoi i straszy w backroom. Kolejna czerwona lampka, zaraz będzie zielona. I kolejna zielona lampka. Prawdopodobnie została jeszcze jedna lub dwie. Kolejny komputer kwantowo-fizyczny. Nieco przypomina Czernobyl. I oto znaleźliśmy skrzynkę, którą ominęliśmy. Prawdopodobnie te drzwi się odważyły. Walka z bossem będzie? Przeprowadzono tutaj różne eksperymenty. W takim labiryncie mało kto chciałby się znaleźć. Tylko czekać. Zaraz wyskoczy. Właśnie mówiłem o tym. Pełna zbroja niestety. Chciał chyba tylko nas odstraszyć, żebyśmy się tam nie zbliżali. Wow! Bez wody. Może być to zadanie nie do wykonania. Może tak. Destylowana woda gdzie jest? Jak tam potworku? Małeś dziwionko, tak? Nie możesz teraz drzwi opendor, tak? Ale ty jesteś straszny, wiesz? Brzydki. Znaczy. To jest chyba główny przełącznik. O! Zobaczył mnie! Oddechodzi! Czuję go tam, ten pyczę! Ty chory mutancie. Chciał się chyba tylko ze mną przywitać. A ja go tak zbeształem. Może byś tak stąd wyszedł? Chciał się tylko przytulić. On jest bardzo szybki.
O kurwa! Co za bydle. No co za bydle, mnie dorwało znowu. No powiem ci, Marianku, że... Zadanie godne sapera. Ano, zgadza się. Ja nie wiem, co ja by to robić teraz. To ponad pół roku. Marianek znalazł wodę i latarkę. O! Mamy latarkę! Mamy wodę! O, i batona mamy. Zawał. Normalnie zawał. What? Marianek? Nie ładnie tak bardzo, Marianku. Dupsko cię było widać. Marianku, może zrobimy tak, dam ci czekoladę. A ty sobie pójdziesz. To ty na to? Gościu, jaką czekoladę? Ja na diecie jestem. Naszym celem jest dobiegnięcie do drzwi. No muszę ci powiedzieć, Maretku, to nie ładnie tak. Niestety, Marianek nie dał się przekupić X-Radowi. Za próbę przekupstwa teraz będzie na niego polować. Będzie czyhać w każdym cieniu. Za krok nie wyjdzie. A gdy przekroczy granicę, od razu zostanie pożarty przeze mnie. Marianka. Marianku! No dalej, wychodź. Co się chowa za tymi drzwiami? Taki hoj jak jesteś? Bo ci przycupnę dała. Dawaj, zbierzemy się. Mam gołe platy. Czegoś? Kolejny przekaźniczek. Bardzo blisko. Bardzo. Uda nam się, nie będę stać. Aktualnie X-Rad błądzi od wielu godzin. Błądzi, tak błądzi w poszukiwaniu wejścia. Aż w końcu, po 20 latach, udało mu się znaleźć wyjście. A może kolejną zagadkę do rozwiązania. Przekonajcie się sami. Niestety, X-Rodowi tylko udało się znaleźć Marianka, a także kolejne zagadki do rozwiązania. Powoli jego czas dobiega końca. Nie miał już wody, energii, a w latarce baterie już powoli się kończyły. Błądził tak, błądził w poszukiwaniu nadziei,
I tak podążają za tymi kolejnymi drzwiami, znalazł kolejne drzwi. Aż nagle, jakimś cudem, dokonał niemożliwego. Odblokował drzwi. I tym oto sposobem udało mu się ukończyć kolejny etap. Ale niestety, kolejny przed nami. Ale czy tym razem X-Rodowi uda się rozwiązać kolejną zagadkę? Już niebawem się przekonacie o tym sami. Pamiętaj o subskrybowaniu w oczekiwaniu na kolejny odcinek. Nie zapomnij o napisaniu komentarzu i zostawieniu oceny.